Jestem niezwykle dumny, że już po raz 48 gościmy na wszystkich scenach spektakli literatury klasycznej polskiej, ale też niespodzianka jest taka, że po raz ostatni w tej formule. Okazuje się, że wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego doszliśmy do porozumienia, że od przyszłego roku będziemy prezentować również literaturę europejską, a to oznacza dla widzów opolskich również poszerzenie tej nie tylko formuły, ale też programu, czyli uatrakcyjnienie go jednym słowem. Bardzo się cieszę, że Komisja Artystyczna dba również o takie szerokie spektrum narracji i estetyk, żeby dzięki temu zobaczyć, że klasyka nie kojarzy się z tym, co jest martwe i spróchniałe, a klasyka jest wciąż żywa i ona bardzo mocno rezonuje z tym, co jest dzisiaj. Po zawirowaniach związanych z pandemią, które też odcisnęły swoje piętno, prawda, na opolskich konfrontacjach, no możemy obserwować rzeczywiście znowu tendencję wschodzącą i oczywiście krytyka zajmuje się zarówno tymi spektaklami, ale cieszy bardzo to, że rzeczywiście to, że wybitni twórcy sięgają po klasykę, stwarza taką sytuację, że motywuje organizatorów, żeby nie bać się tych wyborów, żeby podejmować również te trudne decyzje repertuarowe, bo często one przecież nie są łatwe, prawda, bo to uważa się często, że po pierwsze bywają wybory dokonywane są spośród tak zwanego kanonu lektur szkolnych, który nigdy nie cieszy się entuzjazmem zarówno uczniów, jak i tak zwanej zwykłej publiczności, więc myślę, że to jakby motywuje do tych poszukiwań. Zawsze ten wybór jest bardzo trudny, a tym razem no, był on jeszcze trudniejszy ze względu właśnie na tą szeroką gamę spektakli. I oczywiście no, zawsze zdarzają się też takie odczytania, które są mało zaskakujące, które no, cieszymy się, że są, ale no, są takim marnym materiałem na festiwal. Natomiast tutaj było rzeczywiście troszkę takich, nad którymi trzeba było podyskutować i to jest bardzo miłe, że tak się złożyło. Zależało nam na tym, żeby właśnie różnorodność tutaj, właśnie wielobarwność klasyki w polskim teatrze była tą podstawą, dlatego będą Państwo mogli zobaczyć Chłopów z Teatru Ludowego w Krakowie w reżyserii Remigiusza Brzyka, więc no, reżysera średniego pokolenia, który świetnie potrafi tworzyć taki autorski teatr publicystyczny, więc tutaj to odczytanie Chłopów jest bardzo współczesne. Obok tego zobaczymy przykład teatru muzycznego i niezależnego, czyli Gołoleć według Wasowskiego i Przybory przez Piotra Koseckiego ze Stowarzyszenie Teatr Nieduży zrealizowane w Sopocie. Następna pozycja, którą wypada mi wymienić, to są przygody Koziołka Matołka z Teatru Polskiego w Warszawie, które Maksymilian Rogacki zrealizował w bardzo atrakcyjny teatralnie sposób, tworząc taki teatr, no moglibyśmy powiedzieć, familijny. Mi bardzo do przekonania trafili sędziowie Anna Augustynowicz z Teatru Fredry w Poznaniu. Mamy tutaj do czynienia z ambitnym, bardzo autorskim, artystycznym teatrem. Także Wyspiańskiego spektakl, który mamy do zobaczenia, no to jest Wyzwolenie Jana Klaty z Teatru Wybrzeże, oszałamiające pod względem widowiskowości, a jednocześnie mające takie szerokie ambicje teatru, który dyskutuje ze współczesnością. Miłość czysta o kąpieli morskich według ostatniego dramatu Cypriana Kamila Norwida, zrealizowana przez Zbigniewa Brzozę w Teatrze w Olsztynie na zakończenie swojej dyrekcji. Ostatni dramat Norwida, nad którym Brzoza, jak przyznawał się, myślał długie lata i postanowił to odczytać, ten dramat, jako dramat o miłości starych ludzi, więc znalazł wreszcie klucz, co też jest takie piękne, że jest to pewnego rodzaju jakieś podsumowanie jego poszukiwań artystycznych. Jakie finansowe wsparcie będzie dotyczyło klasyki żywej w Opolu? Klasyka żywa to zarówno dosyć pokaźny budżet, powyżej 1 000 000 zł rocznie na organizację samego konkursu. To jak już powiedziałam, to jest około 200-300 tysięcy przeznaczonych na wsparcie opolskiego festiwalu, 160 tysięcy na nagrody rokrocznie i to jest bardzo pokaźna i godziwa kwota. Oprócz tego właśnie jest praca komisji artystycznej, czyli ta wytężona praca, która daje też badaczom bardzo dużo satysfakcji i materiału, jak to się mówi, materiału badawczego do ich pracy z kolei jako historyków teatru, ludzi zajmujących
zajmujących się naukowo badaniem polskiego życia teatralnego i recepcji klasyki i w naszych teatrach. Ja też się cieszę, że mamy możliwość zaprezentowania Ziemi Obiecanej w reżyserii Piotra Ratajczaka. To jest przedstawienie bardzo skomplikowane i duże i takie, które łączy w sobie narrację współczesną właśnie z treścią, autentyczną treścią Ziemi Obiecanej. To jest jedno z wydarzeń oczywiście towarzyszących. Będzie również koncert Grażyny Łobaszewskiej i Adama Nowaka, który zamknie festiwal. Ale Ziemia Obiecana jest taka szczególna, bo muszę powiedzieć, że nawet w repertuarze takim codziennym bardzo trudno dostać się na to przedstawienie. Więc my się cieszymy, że dzięki temu, że mamy konfrontację, również nie tylko Opolska i też z województwa opolskiego widownia zobaczy ten spektakl, bo przecież to jest nasza wizytówka na całą Polskę. Nie sposób mi na koniec nie zapytać o ciekawostki, bo będą ciekawostki, bo są już nagrody, które będą przyznawane. Kino ożywiło chłopów, a chłopi ożywili zwierzęta. Tak, rzeczywiście my wśród nagród postanowiliśmy przyznać nagrodę zwierzęciu Suce o imieniu Sójka, która zagrała w roli psa Łapy, taki pies rzeczywiście w chłopach się pojawia. No i muszę stwierdzić, że zagrała w sposób fenomenalny, więc mając świadomość, że nasza komisja naraża się aktorom, że zamiast nagrody przyznawać ludziom, to postanowiliśmy rozdzielać wśród czworonogów, że jednak wszyscy zrozumieją, że ten wybór naprawdę był sprawiedliwy i taki pokazujący, że teatr ma bardzo różne perspektywy, nie tylko tę perspektywę antropocentryczną.